Dzień dobry Państwu. Ekipa Lata Imperium wita wszystkich Stoszka. A dlaczego dziś tu zawitaliśmy? Za chwilę Państwo się zorientujecie. Zostaliśmy zaproszeni na uroczystość, a właściwie na pokaz artylerii brackiej. I co będzie w programie? Łatwo się domyśleć. Wszystkie osoby występujące tutaj to pasjonaci historii, ubrani w odpowiednie stroje, prawdziwe, historyczne, a co będzie głównym motywem tego pokazu strzeleckiego, na pewno się domyślacie. Będą strzelać z armat. I to właśnie chcemy Państwu pokazać, a oprawą będzie miasto Toszek i zamek, który pokażemy w pełnej krasie. Szanowni Państwo, naszym pierwszym gościem jest brat Adam Majchrzak. A dlaczego brat? To poprosimy brata o wyjaśnienie. Jak to wygląda, że nie mówi się do takiej osoby w mundurze Bractwa Kurkowego pan, tylko brat? Prosimy o krótkie wyjaśnienie. Jak to jest? Proszę bardzo. Przede wszystkim witam telewizów Imperium. Słynnej telewizji, której miasta i którym ja jestem osobiście zakochany. A co znaczy słowo brat? Proszę Państwa, to jest proste. Kiedyś były takie stowarzyszenia cechowe i nazywano ich bractwami cechowymi. Tradycja noszenia tego munduru i obrony państwa przed pożarem, wrogami i porządkami miejskimi już trwa ponad 850 lat. Także my kultywujemy tylko te tradycje w formie zabawy, w formie nauki historii, jak również poważnie, bo doskonalimy potężne zespoły ludzi w strzelaniu od broni takiej krótkiej, powiedzmy, do karabinów długodystansowych. Jak Państwo widzicie, tutaj jest przekrój tej broni, nie wszystek, bo nie wszystko możemy pokazać, ale jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o mnie, ja jestem szefem artylerii Zjednoczenia Kurkowych Brat Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to stanowisko, na które zostałem mianowany i otrzymałem stopień generała artylerii kurkowych brat strzeleckich. To nie jest stopień wojskowy, jest to funkcja i tytuł honorowy. Te tytuły są nadawane już od ponad 200 lat. Także nie jest prawdą, że myśmy sobie uzurpowali od armii stopnie wojskowe czy coś, tylko ktoś od nas uczył się i ćwiczył. Taka jest prawda i tradycja, o czym barowie wojskowi i niektórzy mundurowi zapominają. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jesteśmy tu razem. Jak pan widzi, jest tu przekrój całej Polski. Są bracia z Tarnowa. Są bracia z Tarnowa Podgórnego, czyli poznańskie, drugie kresy. Spod Białorusi, z Łomży, z Broku, ze wschodu z Lublina, jadąc nadal. No naprawdę, przekrój bractw i pięknych mundurów, bo kontusze też są mundurami brackimi, jest przeogromny. Są wśród nas rycerze, no a wszyscy jesteśmy rzeszeni w Kurkowych Bractwach Strzeleckich, ale od roku czasu, gdzieś dzisiaj już oficjalnie, jesteśmy rzeszeni jako artylerzyści, jako regiment artylerzyjski braci kurkowych, ale pod patronatem i regimentem księcia Krzysztofa Radziwiła. To on w myśl tradycji znanej ustanowił ten regiment, któremu my się byśmy podali, udostępnił tą piękną flagę, która podwiewa tutaj nad nami. Jest to flaga z herbem Radziwiłłów, domu Radziwiłłów, herbem Trombów. Jest to przepiękna tradycja. No a co my jeszcze robimy tradycyjnie? No kultywujemy to strzelanie z armat szczególnie, które kochamy. Słuchajcie, ja mam 70 lat, ale powiem wam prawdę, ja się nie wstydzę tego, że spełniam swoje marzenia z dzieciństwa. Ja zapraszam do bractw.
po co siedzieć przed telewizorem? Przepraszam pana redaktora za to, bo wiem, że wy na to pracujecie, żebyśmy my siedzieli, ale ja z kolei tych ludzi odrywam. No, no zobaczmy, tam idzie pan prezes Siemaszkiewicz, on ma 86 lat. Słuchajcie, strzelec niebywały, wychowawca tysięcy strzelców innych, wielka kultura, wielki człowiek i to właśnie nas ciągnie. Proszę zobaczyć, tu są z Niemiec goście, z którymi się znamy dobrze, są weterani. Jest wielu, wielu ludzi, którzy z nami tutaj współpracują. Także ja myślę, że i tak za dużo gadałem, ale jestem gadułą, za co serdecznie przepraszam. Proszę państwa, zaproszenie przyjęte. Pokażemy się w Bractwie Kurkowym, tym bardziej, że siedzibą jest Zabrze. Tak? Tak jest Zabrze. Zabrze ma tradycje nieduże, bo pierwsze sygnały Bractw były w 1892 roku, gdzie jestem posiadaczem tego dokumentu, fotokopii tego dokumentu. Był to list starszego Bractwa do ówczesnego wójta, bo jeszcze w Zabrze, jak wiemy, było wsią, do ówczesnego wójta o zezwolenie na wykonanie strzelań obronnych. To jest piękna tradycja. Mundury nie są oryginalne, bo te prawdziwe zabrzańskie to wyglądały tak troszeczkę nie po naszemu. Ja jestem Polakiem jednak. Odbarwiamy się troszeczkę, nie nosimy liści dębowych, nie nosimy wielu innych rzeczy. Serdecznie dziękujemy bratu i życzymy, czego się właśnie życzy? Bezpiecznego strzelania i zawsze zapasu prochu, którego ciągle nam brakuje, bo jest limitowany. A więc bezpiecznego strzelania, bracie. Jaśnie oświecony, szef artylerii brackiej, kurkowych brat strzeleckich i regimentów księcia domu Radziwiłłów melduje Bractwa Kurkowe i żołnierzy gotowych do uroczystości związanych z piknikiem artylerii brackiej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Spoczni! Szanowni państwo, kolejnym naszym gościem jest mości książę Krzysztof Radziwiłł. Proszę księcia, wypada zdjąć kapelusz przed tak dostojną osobą, by poprosić o kilka odpowiedzi na zadane pytania dla naszych widzów. Jak to się... Chciałbym pozdrowić widzów telewizji Imperium i mieszkańców pięknego miasta Gliwice. Serdecznie dziękujemy za te miłe słowa. Mości książę, jak funkcjonuje taka osoba we współczesności? Powiem panu, że to jest ciekawe pytanie, dlatego że jak funkcjonuje? No jesteśmy normalnymi obywatelami naszego pięknego kraju, z tym, że jak mówiła moja świętej pamięci babcia, ja nie mogę sobie pozwolić na niektóre rzeczy, które robią normalnie obywatele. Bo jak to moja babcia mówiła, Radziwiłłem trzeba być. To jest podwójny obowiązek w stosunku do innych obywateli, dlatego że ja niejako muszę świecić przykładem. Proste, prawda? Trzeba świecić. Zawsze się udaje, ale staram się do tego ideału dociągnąć. Przy zabytkowym, prawdziwym moździerzu udało nam się zaprosić specjalnie dla państwa króla Bractw Kurkowych w Polsce. Z uwagi na to, że nazwa i wszystko, co wiąże się właśnie z królem Kurkowym, jest bardzo długa i skomplikowana, ja poproszę króla o przedstawienie siebie oraz swojej funkcji naszym telewidzom.
Nazywam się Piotr Sitarz, jestem członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrowie Wielkopolskim, a poza tym miałem zaszczyt wystrzelać 2 lata temu w Tarnowskich Górach najwyższy zaszczytny tytuł, jaki może być w bractwie kurkowym. To jest Król Kurkowy Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, generał Piotr Sitarz. Taka jest moja nazwa. Oprócz tego... Mówiłem, że skomplikowane? Oprócz tego jestem członkiem Zarządu Zjednoczenia i członkiem Komisji Rewizyjnej. Proszę króla, albo mości królu, nie wiem jak się zwracać, bo nie miałem jeszcze tutaj... Panie generale, a to już miałem okazję taką mówić do osób właśnie o takiej funkcji. Proszę nam powiedzieć, ile bractw kurkowych funkcjonuje na terenie Polski? Na terenie Polski na dzień dzisiejszy zarejestrowanych w Zjednoczeniu jest około 213 bractw kurkowych. Oprócz tego funkcjonują jeszcze bractwa kurkowe, które nie są zrzeszone w Zjednoczeniu. Całe zjednoczenie składa się, bodajże, żebym nie chcę tego skłamać, jest 8 okręgów. W każdym okręgu znajduje się od 7, przynajmniej u nas na przykład w okręgu ostrowskim jest 17 bractw kurkowych. W krakowskim są 4 bractwa kurkowe. Teraz w zeszłym dwa tygodnie temu mieliśmy tą przyjemność i przyjęliśmy braci kurkowych z Gorlic i oni zostali w okręgu krakowskim. A jakie trzeba mieć predyspozycje, bądź jak zasobną kiesę, by zostać właśnie strzelcem w bractwie kurkowym? Jeżeli chodzi o tą kiesę, jak to się mówi, nie potrzeba, no inaczej powiem. Wszystko w zależności od statutu, jaki ma każde, bo każde bractwo szczyci się swoim statutem. Są to przedwojenne statuty, które my reaktywujemy i staramy się utrzymać te wszystkie przepisy, jakie tam są. Na przykład, powiem tylko przykładowo, jeżeli chodzi o mój Ostrów Wielkopolski, jest to 200 zł na rok składka. To są całe koszty, plus umundurowanie i kapelusz. Natomiast w innych bractwach no, mają troszeczkę może wyżej, niektórych troszeczkę taniej. Także to nie o to chodzi, że jakie to są poważne pieniądze, żeby należeć do bractwa kurkowego. Oczywiście należy do tego dołożyć też zamiłowanie do historii, do udziału w strzelaniach i propagowanie, zdaje się, historii bractw strzeleckich. No nie wyobrażam sobie brata kurkowego, który by nie był prawdziwym patriotą. To jest moim zdaniem najważniejsza i podstawowa rzecz. Oprócz tego, tak jak tutaj pan nadmienił, zamiłowanie do strzelania, do turnieju, do spotykania się z ludźmi, do spotykania się z młodzieżą, do propagowania tych idei, bo no, nie oszukujmy się, jesteśmy najstarszym stowarzyszeniem po Wojsku Polskim, na terenie polskim, która to działa, mamy prawie 900 lat tradycji naszych. I zachowały się te tradycje przez 300 lat naszych zaborów. Bractwa kurkowe działały bardzo poważnie. No niektóre zostały zniemczone, niektóre nie, a bardzo ostro, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, były likwidowane te bractwa kurkowe. Ale i tak się utrzymały, bo w latach 90. się mocno reaktywowały te bractwa. Natomiast jeżeli chodzi o przynależność do bractwa, no 24 lata, patriotyzm, w naszym przypadku to jest 200 zł na rok. I nic więcej. No i oprócz tego, no, też bardzo ważna rzecz. Trzeba umieć się znaleźć i wśród ludzi, żeby razem z nimi współżyć, integrować się. Oprócz strzelania jeszcze jest zabawa, oprócz tego są jeszcze spotkania, uczestniczymy we wszystkich praktycznie imprezach państwowo-kościelnych. W statucie nawet mamy, jeżeli chodzi o Konstytucję 3 maja, jeżeli chodzi wtedy o msze za ojczyznę, niepodległościowe, strzelanie królewskie, strzelanie króla żniwnego. Także to są takie statutowe tematy. A oprócz tego bardzo dużo jest takich imprez plenerowych. Nie, to nie jest tylko Polska, ale to jest też Europa. Nie? Mam tą przyjemność, że 2 lata temu, kiedy startowaliśmy, bo Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich należy do EGS-u, to jest Związek Strzelców Europejskich Strzelców Historycznych i też co 3 lata odbywa się strzelanie o króla Europy. Europejski, to nie, to źle powiedziałem, to mój kolega, pan, znaczy brat Wagner, o króla europejskiego, króla strzelców europejskiego. No i miałem tam przyjemność 3. miejsce zająć. Uciekło mi trochę to pierwsze, no, ale daj Boże, bo w przyszłym roku będzie następne strzelanie, daj Boże i święty Sebastian, że mi pomogą wystrzelać tego króla Europy, co bym sobie bardzo życzył. Mości królu, bardzo dziękujemy. Myślę, że wasza
czyli bractwa kurkowe, które tu uczestniczą, wasza obecność na placu zamkowym w Toszku jest ogromną atrakcją dla całego regionu. Ogień! Pan pułkownik Roman Nowogrodzki, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, współorganizator całej dzisiejszej imprezy. Jak pan postrzega tą imprezę w Toszku? Po pierwsze, to zostałem zaproszony przez pana Adama Majchrzaka, czyli Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego, do współpracy, do możliwości zorganizowania, jakbyśmy my to jako wojsko widzieli. No cóż, ja popieram takie inicjatywy bardzo gorąco, dlatego że one mają okazję, mają możliwość przybliżenia raz, że tego świata historycznego poprzez uczestnictwo różnego rodzaju bractw kurkowych z różnego okresu chwały Rzeczypospolitej, ale również eksponowania naszych żołnierskich tematów dotyczących przede wszystkim różnych rodzajów form służby zawodowej. Panie pułkowniku, ciekawostką dla państwa będzie to, o co teraz poproszę. Prosilibyśmy o zaanonsowanie nas, czyli państwa również, widzów Telewizji Imperium, do Bractwa Kurkowego w Gliwicach. Zapewne nie wiedzieliście, że takie u nas funkcjonuje. Panie pułkowniku, proszę nas zaprowadzić do tej grupy. Za chwilę państwa zaprowadzę. Szanowni państwo, Bractwo Kurkowe Gliwickie ma dosyć długą historię. Ono datowane jest na przełom XIX wieku. Jakiś czas temu grupa osób, pasjonatów tu z naszego terenu Gliwic reaktywowała to bractwo. Później przez jakąś chwilę nie podejmowano działań. W tej chwili widzę, że od nowa, duch nowy wstąpił w tą grupę, no i realizują swoje tematy. Dlatego proszę i za mną, idziemy razem. Zaskoczeniem dla nas wszystkich i zapewne dla widzów jest właśnie to. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Gliwice. Proszę nam przybliżyć lokalizację waszej siedziby. Gdzie wy się mieścicie? Gdyby ktoś z widzów chciał podejść do państwa, zapisać się, brać udział w strzelaniach. Przecież miłośników broni w naszym mieście jest sporo. No ja bym musiał tutaj rzucić trochę historycznego tła na to wszystko, o czym pan powiedział przed chwilą, dlatego że Bractwo Kurkowe w Gliwicach istnieje od kilkunastu lat i być może wielu mieszkańców nie wie o tym, ale na początku było bardzo aktywne. No natomiast latami, tak jak wiek głównych tam powiedzmy operatorów tego bractwa się posuwał, tak troszkę ta działalność przygasła. No i teraz mamy nową fazę, tak bym powiedział. Bo kilka miesięcy temu wstąpiła, znaczy pół roku temu wstąpiła taka grupa kilkunastu młodych ludzi, którzy zajmują się strzelectwem od już wielu lat sportowym. No i postanowili ożywić to Bractwo Kurkowe w Gliwicach. Przepraszam, ja tu mam. Zapytam pana, bo widzę, że uzbrojenie jest tutaj naprawdę poważne. To jest prawdziwy karabin na ostre naboje? Jak najbardziej. Jest to karabin Daniel Defense, kaliber 5,56 NATO, no amunicję ostrą oczywiście, jak najbardziej. W naszym bractwie można powiedzieć, że jakby chcielibyśmy połączyć coś starego z nowym. I plan jest taki, zakłada, że nasze bractwo będzie składało się z różnych sekcji historycznej, współczesnej, dynamicznej, na przykład tak, sportowej, ale to na razie jest taka jakby troszeczkę melodia przyszłości. Na obecną chwilę próbujemy wskrzesić nasze bractwo, no i myślę, że mniej więcej od jakiegoś miesiąca, może półtorej, już tak naprawdę dosyć intensywnie działamy, żeby posiadać własną siedzibę, żeby posiadać własną strzelnicę, żeby posiadać własny obiekt, na który będziemy mogli ludzi zapraszać właśnie w Gliwicach, tak? Czyli nie chcę zdradzać, gdzie to będzie, żeby nie zapeszać. Czyli rozumiem, że na razie musimy się wstrzymać z zapisami, bo braku siedziby, po prostu nie możemy nigdzie podejść, ale kontaktować się mailowo. Oczywiście jesteśmy na Facebooku, już w tej chwili wystarczy znaleźć Kurkowe Bractwo Strzeleckie Gliwice,
Tam kontakt do nas na pewno jest, można pisać maile, można pisać wiadomości na Facebooku, jakieś tam już wiadomości się pojawiają, myślę, że z czasem pojawi się też informacja o naszych planach, no i już o realizacjach, tak, więc tam nas na razie szukajcie. Szanowni Państwo, wszystkich miłośników zatem zapraszamy do Facebooka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gliwicach. Wszyscy pod broń! Tak, mam nadzieję, że się coś tu nie rozsypie. Będzie na wojsko i będziemy remontować potem. Trudno, wojsko bogate. Wyremontuję, jak będzie trzeba, wyremontuję. Panie pułkowniku, ale proszę powiedzieć, dlaczego wy celujecie tak mniej więcej w nasze miasto, bo to mniej więcej celujemy. Ale mniej czy więcej? Raczej mniej. No to i o to nam chodziło, żeby mniej. Natomiast gwarantuję, że jest to bezpieczne, jest to związane przede wszystkim z tym, aby uhonorować to nasze spotkanie, aby uhonorować artystów, którzy wykonali te armaty i aby uhonorować brać. To też na tą okoliczność pozwolę sobie... Tak jest, pozwolę sobie... Do strzału, do lądu przyłóż! Buzię otworzyć, proszę! Dzieci, buzię otworzyć! Druga gotowa do strzału! Proszę Państwa, to nie takie proste być na wojnie w średniowieczu. Tak, to prawda. Skuteczność tego sprzętu polegała od obsługi, która właśnie wykonywała te działania. Inaczej być nie mogło, a byliśmy prawdziwymi artystami w tym rzemiośle. Do dnia dzisiejszego. Pozwolę sobie i tą drugą odpalić. Do lądu, przyłóż! Wiwat! Wiwat! Wiwat, wiwat, wiwat! Ogłaszamy koniec wojny. Przerwę w działaniach wojennych. Przerwę w boju. Czasami jest również zawieszenie działań po to, żeby odetchnąć, żeby się pożywić, odpocząć, nabrać animuszu do kolejnych działań. To też w tym momencie czynimy. Zapraszamy wszystkich do stołów. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie w Waszym imieniu zagadnąć dwa słowa do niezwykle ciekawej grupy rekonstrukcyjnej. Ciekawej dlatego, że mundury, które Państwo noszą, do złudzenia przypominają, domyślacie się Państwo co, i to właśnie jest ciekawe. Ja pozwolę sobie zapytać, Telewizja Imperium Gliwice, program Lato Imperium, proszę nam podpowiedzieć, co to za mundury? To są mundury byłego wojska nerdowskiego. To są mundury NVA. Cóż to NVA znaczy? Może pan dwa słowa. Nationale Volksarmee. Aha. Mundury byłego NRD. DDR. DDR. Czy kobiecy też oryginalny? Tak. Wszystko oryginał. Z tym, co dzisiaj obserwujemy tu na placu zamkowym w Toszku, artyleria... Czerwony jest artyleria. Artyleria. Tak, artyleria. Majne uniform, majne sukienka jest artyleria. Bardzo Państwu dziękujemy, nie będziemy już dłużej męczyć, ale to, co chcieliśmy się dowiedzieć, się dowiedzieliśmy. Proszę Państwa, czysty, żywy NRD. Na placu boju, proszę Państwa, spotkaliśmy ekipę inaczej ubraną. Z ciekawości zapytamy, cóż to za stroje, z jakiego regionu Polski, bo przyznam się, że nie mam zielonego pojęcia. Drodzy Państwo, Telewizja Imperium Gliwice kłania się. Prosimy panią szefową o parę słów na temat właśnie tej jednostki militarnej. Dobrze mówię? No tak. Tak, proszę pana. Przy Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powstała grupa rekonstrukcyjna, historyczna grupa rekonstrukcyjna,
z okresu wojny 30-letniej. Jest to grupa rekonstruująca Straż Miejską miasta Bielska-Białej. Więc my reprezentujemy właśnie ubiory z tego okresu. Ubiory są według, no akurat mojego projektu, ale uszyte oryginalne wzorce, przeze mnie opracowane. Domyślam się, że to oryginały. Wszystko oryginały. Tak. Trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że jesteśmy żołnierzami misji pokojowych ONZ-u, czyli wszyscy służyli poza granicami państwa. Jesteśmy przy Stowarzyszeniu Misji Pokojowych ONZ. Wszyscy służyliśmy, mamy swoje stopnie wojskowe, którzy służyliśmy naprawdę. Dziękuję. Pragnąłbym dodać tylko jedną rzecz, bo nami dowodzi kobieta, ale ta kobieta ma rangę podporucznika. Dlatego nami dowodzi. Ale jest podporucznika Bractwa Kurkowego. Tak, nie Bractwa Kurkowego. Kolejnym etapem naszej wycieczki na zamek w Toszku jest pokaz, prawdziwy pokaz strzelania z armat. Dzięki uprzejmości jednej z grup rekonstrukcyjnych zobaczycie Państwo dokładnie, jak wygląda ładowanie armaty, czym się to ładuje i jak się ją odpala. Proszę z łaski swojej przedstawić nam się powtórnie. Jacek Mikołajczyk, Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Grodu Jelcz-Laskowice, uczestnik 7. zlotu artylerii brackiej Rzeczypospolitej Polskiej dzięki uprzejmości miasta i gminy Toszek. Zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby tutaj dokonać pokazu, żebyśmy mogli zaprezentować nasz sprzęt, który posiadamy, czyli żebyśmy mogli pochwalić się swoją pasją. No więc czekamy. Widzę, że jest tutaj ten czarny proszek, który podobno jest czarnym prochem. Tak. To jest, w tym pojemniku jest czarny proch, który musimy wsypać do lufy armaty, ale żeby to zrobić, musimy zatkać... Jak to wygląda? Mamy armatę taką, którą możemy załadować odprzodowo, to się nazywa, czyli tą ilość prochu możemy wsypać do samej lufy armaty. I właśnie, żeby ten otwór został zatkany po to, żeby ten proch się w tamtym miejscu nie wydostał na zewnątrz. I teraz prosimy, i teraz wsypaliśmy proch i musimy dokonać tak zwanej przybitki, czyli włożyć w to miejsce jakiś materiał, który spowoduje, że ten proch zostanie tam w odpowiedni sposób ugnieciony i będzie tworzył mieszaninę, która po odpaleniu będzie mogła detonować. Teraz zasypujemy proch, który został wcześniej umieszczony w lufie armaty, tajemniczym proszkiem, którego gramatury nie będę zdradzał, ponieważ to jest tajemnicą każdego bractwa, każdego posiadacza armaty. Każdy ma swoją recepturę, jak to zrobić, żeby ten efekt był jak najbardziej widowiskowy, wizualny i efekt taki słuchowy, akustyczny, no a żeby jak najmniej zostawić śmieci po sobie, po prostu. Aha. Dlatego... Głównie chodzi o to, żeby huknęło jak trzeba. Żeby huknęło jak trzeba i żeby nie naśmiecić. Czyli zasypujemy teraz ten proch tą tajemniczą substancją. Proszę bardzo, został zasypany, tak. I teraz tak zwanym małpim chwytem, to znaczy, że należy trzymać w ten sposób pobojczyk, ponieważ trzymanie go z góry i przypadkowa detonacja, która mogłaby nastąpić z niewiadomych powodów, ale życie takie figle płata, mogłaby spowodować utratę dłoni. W związku z tym ten pobojczyk należy trzymać tak zwanym małpim chwytem, czyli po prostu w taki sposób oburącz bezpiecznie i zaczynamy ubijać. Dobrze. Kilka.
zasypujemy prochem ten wlot. Dobrze, to miejsce zostanie do tego miejsca zostanie doprowadzony ogień, który spowoduje zapłon prochu i detonację armaty. Zapraszamy wszystkich na nasze kolejne lata Imperium, a tymczasem do zobaczenia, drodzy widzowie.